Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym rozmawiamy luźno o opakowaniach kartonowych i o tematyce kartonu. Jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków jak ten, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz również subskrypcję na kanale. Pamiętajcie o tym, że również prowadzę Instagrama, tam również możecie zobaczyć, czym się na co dzień zajmuję oraz takie rzeczy, które zazwyczaj nie trafiają na YouTube, również możecie tam śledzić. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyliczyć formatkę, czyli wymiary arkusza pod dane opakowanie. I tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, wyróżniamy opakowania fasonowe i opakowania klapowe. Jeżeli nie wiecie, co to są te opakowania, zapraszam do pierwszego odcinku, tam Wam wszystko bardzo fajnie wyjaśniam. I inaczej wylicza się formatkę pod opakowania właśnie fasonowe, a inaczej pod opakowania klapowe. Jeżeli wyliczamy pod opakowania klapowe formatkę, no to musimy wiedzieć, jakie są wymiary tego opakowania. Tutaj zrobimy sobie na przykładzie jakieś opakowania 300 na 200 na 500, czyli długość i szerokość opakowania mamy 300 na 200, a wysokość opakowania 500. Jak już znamy ten wymiar opakowania, bardzo prosto możemy wyliczyć ten format arkusza. Mianowicie, bierzemy długość i szerokość opakowania, bo najpierw musimy wyliczyć jeden wymiar tej formatki, czyli pierwszy wymiar, a potem drugi wymiar formatki. Pierwszy wymiar, no to bierzemy długość i szerokość opakowania, czyli w tym naszym wypadku 300 i 200, czyli robimy 300 plus 200 plus 300 plus 200, no bo tak to opakowanie nasze wygląda po rozłożeniu. I jeszcze zauważcie, że te opakowania jeszcze po rozłożeniu mają taką klapkę na końcu. Ta klapka na końcu, no to jest tak zwana klapka klejowa bądź klapka do zszywania. I w zależności od tego, jakie są te klapki, na czym to będziemy zszywać czy sklejać, no to tutaj długość tej klapki różni się. I zazwyczaj, znaczy czasami może być powiedzmy od 2 cm do 5, do 6 cm nawet. To wszystko zależy od rodzaju opakowania, rodzaju tektury, jakie używamy i czym to będziemy kleić bądź szywać. I jeszcze, jak zauważycie, tutaj są w takim opakowaniu szczeliny. Te szczeliny różnią się od tego, jaki rodzaj maszyny mamy. Szczeliny mogą być 2 mm, 4 mm, 6, 8, czasami gdzieniegdzie nawet się 10 zdarzają mm szczeliny. I zróbmy teraz na przykładzie. Powiedzmy, mamy maszynę, taką na przykład, którą u mnie się używa w firmie. Jeżeli bym chciał wykonać to opakowanie 300 na 200 na 500, no to ja to liczę tak. 300 plus 300 plus 200 plus 200 plus zakładka klejowa około 35, wszystko podaję w milimetrach, i plus te szczeliny. Szczeliny mamy 4. I u mnie w tym przypadku są 6 mm szczeliny, czyli plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, to razem mamy 1059, czyli mamy pierwszy wymiar naszej formatki, naszego arkusza. I jeszcze teraz trzeba znaleźć ten drugi wymiar arkusza. Drugi wymiar arkusza, no to jest wysokość naszego opakowania plus 2 razy te klapki wchodzące do środka. To będzie tak samo zależało od tego, jakie rodzaje opakowania robimy. Tutaj akurat pokazuję typowe opakowanie, gdzieś klapy schodzą się do środka. Długość tych klap zazwyczaj jest, jak zauważycie, połową naszego boku opakowania. Czyli jeżeli to opakowanie tutaj miało 200, to nasze klapy będą miały 100. No ale w związku z tym, że są dwie klapy, no to dodajemy 2 razy. Czyli zróbmy to na wzorze tego opakowania, które przed chwilą mieliśmy, czyli 500, no i plus 100 plus 100, to jest 700, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że są jeszcze bigi z dwóch stron, bigi, czyli te miejsca zagięć tych klap. I to w zależności tak samo od maszyny, tutaj te bigi są różne. W moim przypadku bigi mają około 7, 7,5 mm, co w sumie daje, jak mamy dwie bigi, to daje 15, prawda, jeżeli liczymy 7,5. Czyli, jeszcze raz zaczynając od tego opakowania, czyli 500 plus 100 plus 100 i plus 15, co daje nam 715. Czyli formatka dla mojej maszyny pod to opakowanie, żeby zrobić to opakowanie klapowe typu Fevco 201 bez żadnego odpadu, jest 1059 na 715. Inaczej to wygląda natomiast, jeżeli mamy opakowania fasonowe. Opakowania fasonowe, no niestety, inaczej się liczy i też w zależności od typu maszyny.
Opakowania fasonowe, czyli takie, powiedzmy takie, takiego typu, jakie teraz wyświetla się na ekranie, najlepiej sobie rozłożyć to opakowanie i albo po prostu wziąć wykrojnik. Tak jak mamy na przykład w tym wypadku wykrojnik. I liczymy od brzegu jednej strony wykrojnika do brzegu drugiej strony wykrojnika i od dołu wykrojnika do góry wykrojnika. Z tym, że nie możemy nigdy liczyć tak, że idealnie pod wymiar, formatkę czy arkusz tektury zamówimy, bo tutaj po pierwsze zależy od typu maszyny, ale po drugie, jeżeli mamy taki płaski wykrojnik taki jak ten, to no nigdy nie trafimy tym arkuszem tak dobrze, żeby nam idealnie to wyszło. Gdzieś zawsze się ten arkusz może pośliznąć, gdzieś krzywo włożymy albo coś. I tutaj zawsze musi być nadatek, nieważne czy robimy na maszynie rotacyjnej, czy na maszynie na wykrojniki płaskie, zawsze musi być nadatek. Dla takich początkujących operatorów maszyn ja zazwyczaj polecam centymetr z każdej strony, to będzie bezpiecznie. Czyli centymetr z lewej strony, centymetr z prawej strony, i centymetr na dole i centymetr na górze. Czyli jeżeli mamy tutaj, zmierzyliśmy sobie od noża do noża i powiedzmy, to nie jest kwadratowe, ale powiedzmy, że to jest kwadratowe, ten wykrojnik, i jest 500 po szerokości i 500 po wysokości, no to musimy dodać sobie te 2 cm, czyli 20 mm do tych naszych wymiarów. Czyli będziemy mieć 520 na 520. I to by było na tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dobór arkuszy pod dane opakowanie. W przyszłym odcinku powiem, jak wyliczać metry kwadratowe w danych formatach. Metry kwadratowe to jest bardzo ważne, ponieważ wiele firm, które będziecie zamawiać jakieś arkusze pod dane opakowania, podaje wszystko, ceny przede wszystkim, podaje w metrach kwadratowych. I to trzeba przeliczyć sobie, ponieważ no metry kwadratowe, a arkusze, no to jest całkiem inaczej to się liczy, więc zapraszam do subskrybowania kanału, żeby was ten przyszły odcinek nie ominął. Będziecie na bieżąco z moimi odcinkami. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do następnego.